dobry. Proszę Pani, chciałbym się skontaktować z Panią doktor, chyba Teresą Leń. Chciałbym otrzymać historię choroby. Pacjenta? Tak. Ale to Pana? Czy... Mojego dziecka. Dobrze. I potrzebuje to Pan na? Jak to na? Na kiedy? Na już. Musieli kopię zrobić. Nie widzę problemu. Jednocześnie chciałbym z Panią doktor porozmawiać. Porozmawiać? Dobrze. Tak. Okej. Okay. Myślę, że jak będzie wychodzić pacjentom. No proszę po prostu mnie jakoś zaanonsować. Guzowski. Tak. Tak, teraz się spytamy. Jeszcze raz nazwisko mogę poprosić. Dobrze, na poniedziałek. Tak, dokładnie. Zauważyła. Dziękuję. Taka, zauważyła mikrofon. A proszę mi powiedzieć, to jest prywatne przedsiębiorstwo, finansowane z NFZ, to jak tutaj wygląda to? Podstawowa opieka zdrowotna. Refundowana. A pani Teresa jest specjalistą czy z NFZ-u? Okej. Okay. Tylko ja bym sam nie chciał wchodzić, żeby nie denerwować wszystkich dookoła. Tak, bardzo bym prosił, żeby pani mnie po prostu anonsowała i tyle. Ja ze swojej strony. No, bardzo, bardzo fajne tutaj te dziurki są. Tu. Na suficie. Tak, na suficie podobało mi się. Ciekawe, czy ktoś miał tutaj walory akustyczne pod względem, czy tylko wizualne. Nie wiem, to trzeba pani doktor pytać, bo ona tutaj podobała zawsze. Pani doktor, z którą będę miał przyjemność rozmawiać? No, rozumiem. Czy, tak, generalnie, ale chciałbym najpierw parę rzeczy ustalić z panią doktor, bo... No więc zaraz to wyjdzie, tak? Dokumentacja sprzed maksymalnie 3 miesięcy, więc chyba nie będzie z tym specjalnie problemu. Sprawa jest troszeczkę nietypowa. Mianowicie dostałem dokumenty, tak, które są... Ja znam tą sprawę, dlatego że przychodzi żona z dzieckiem i prosi ciągle o ksero dokumentacji. Super. To ja tą sprawę znam. Żony nie znam, dziecko się zapisało. Żona się nie zapisała, zapisali tutaj dziecko. Kto zapisał? Żona. Zapisali? No to była z nas ojcem swoim, z dziadkiem, starszą panem. Aha. Dobrze, proszę pani. Od razu wie... Pani przedstawiła mi oca, ja mam dobrą pamięć, a pani mi przedstawiła. Nie, spokojnie. Nazwisko Guzowski znam, bo znam też pani, dla mnie była charakterystyczna, skoro sama zapisała dziecko, nie zapisała siebie, nikogo innego. Dobrze. Tak. Proszę pani, więc sytuacja jest taka, bardzo mnie dziwi, znaczy chciałbym dostać ksero dokumentacji. Proszę pana, nie jest pan upoważniony, nie mogę wydać. Jestem. Jestem jest pan, ojcem. Jest pan upoważniony? Nie, jestem ojcem dziecka.
w związku z tym... Ale całą dokumentację kserowała, za każdym razem brała dokumentację. Dobrze, ale proszę pani, to co robi moja żona, to jest prywatna sprawa. Ale ja nie wiem, sprawa. Co robi, ja nie znam. No właśnie, właśnie tutaj... proszę mi pozwolić powiedzieć. Tak. To co robi moja żona, to jest jej prywatna sprawa. Tak. Natomiast to, co się tyczy mojego dziecka... Tak. To uważa pan, że źle dziecko leczy? Ja? Nie, no, ja nie mam. Dokumentację, to ja nie mam pretensji tak, do pani. Tak. A był Stasiek chory? Proszę? Był Stasiek. Proszę pani, ja nie pamiętam ostatnio, z czym była. Nie, z czym ja mogę. Dlatego wiedzieć, z czym była. Proszę pani, bo następuje bardzo dziwna zbieżność, proszę pani, terminów, tak? No ale jakich terminów? Wtedy, kiedy tu przychodzi, to jest. Ja drukuję z komputera przecież. To ja nie mogę panu daty zafałszować. Ja teraz chcę zapytać. Ja nie chcę, żeby pani mi powiedziała. No to ja proszę pani, ustalmy, nie, momencik, ustalmy tak, jedną rzecz. Tak. Ja nie przyjechałem tutaj, żeby panią... Afery jakieś pan chce robić, ale ja nie wiem dlaczego. Ale... No bo pani, weszła pani pielęgniarka, że pan chce robić aferę. Pan nie chce robić aferę, a teraz ja powiem. Spokojnie, nie, momencik, ja muszę powiedzieć, ja się nie denerwuję. Momencik, ja jestem agresywny? Ja jestem, nie. Momencik, ale dajcie mi powiedzieć, no. Proszę pani. Proszę, nie, moment. Proszę. Bo trzeba zrobić jakiś porządek w tej rozmowie. Ja teraz mówię, niech pani będzie łaskawa mnie posłuchać, dobrze? Okej. Proszę mi nie wchodzić w słowo. Pierwsza rzecz, łaskawa pani. Nie przyszedłem tutaj robić żadnych afer. Nie sądzę, żeby pani pielęgniarka, która tu weszła, to powiedziała. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, interesuje mnie tylko i wyłącznie historia choroby mojego dziecka. Dobrze, ja wyciągnę, zobaczę, bardzo czy proszę. Jest upoważniony i panu wydam. Jeżeli... A nie możesz dać kartę dziecka? Ja jestem upoważniony z mocy prawa. Ja jako ojciec nie muszę być upoważniony. Nie, proszę pana, niech pan mnie posłucha. Aniu, wytłumaczysz panu, że mamy dwie rubryki. Kto jest upoważniony? Proszę pani, teraz proszę mi posłuchać. Proszę pana. Dobrze, proszę mówić. Na mocy sądu, jak mi napiszą, wydam wszystko. Dobrze, przepraszam, nie mogę. No to będzie tak trzeba zrobić. Jeśli raz Stasik do pani przyszedł, gdzie tego... Ja nie pamiętam, kiedy ja mam na sądu. Ale proszę... Pani mi posłucha. Przyszedł 29 października. Czy pani pamięta jego i czy on naprawdę chorował? Drugie, przyszedł za 7 dni. To nie mogę być, że dziecko przyszedł na powtórną. Ja choruję 4 tygodnie, proszę pani. 4 tygodnie. Niech pani posłucha. Pani poproszę wysłuchać. Trzeciego razu przyszedł do pani na powtórną wizytę za 14 dni. Ja czytałam to, ja tej dokumentacji mam. I po co pani ta dokumentacja, jak za każdym razem żona bierze... Ponieważ, proszę pani, niech mnie pani posłucha. Niech pani nie wchodzi w słowo. No proszę pana, ja tu... nie może być tak, że pan tam się tak odzywa, niech pani nie wchodzi w słowo. Niech pani nie wchodzi w słowo, ponieważ jeżeli ja coś mówię, a pani zaczyna mówić, to pani wchodzi w słowo. Pani niszczy tok mojej wypowiedzi. Po czym pani twierdzi, że ja jestem... Pana poprosiłam po czym pani... Że... No i znowu pani to zrobiła. No i znowu pani to zrobiła. No, proszę, pani mi nie daje... Pana, o. Proszę dodać mi dokumentację, kto jest upoważniony. Wyciągnij deklarację. Proszę pani, dokumentacja jest. Było tu dziecko u mnie, proszę. Pana teraz. Zobacz, kiedy. Usiądź, patrz na. Nie uciekaj, bo. Ja chcę zobaczyć. Tak. 4 razy dziecko było. Aha, 4 razy. Moment, proszę, kiedy pierwszy raz przeszedł. 4 razy, 29.03.2014. Tak. Zaraz, data urodzenia to jest dziecko. Poczeka pan sekundę. Kiedy pierwszy raz przyszedł? 22.10.2019. Drugi raz 7 listopada? Zaraz, proszę pani. Drugi raz 30 października. Aha, 33. 7 listopada i 21. Wszystkie razy przed tym, kiedy ojciec ma spotkać się ze swoim ale dzieckiem, ja tego nie nagle, wiem, nagle on choruje. Ja mogę wiedzieć. Dobrze, tym, pani jest ojciec... lekarzem, ja chcę o pani tylko zapytać się. Tak. Pani pierwszy raz napisała, że dziecko jest bardzo chore. Pani napisała, że wszystko lepiej. Nie wiem, czy to jest lepiej, czy ingalacja, czy coś proszę tam, coś pani, tam. To są tylko ingalacje. No. Następny raz... To ja to mówiłem. Raz, pani nie może podważać mojej wiedzy medycznej. My nie podważamy pani wiedzy medycznej. My się po prostu... Ale laryngologiczna z uwagi na przerost migdałków. Dostał ode mnie skierowanie do laryngologa. A czemu za 14 dni aż przeszedł na a mnie to nie wizytę? Interesuje, kiedy przychodzi. Moment. Decyduje, kiedy przychodzi. A pani nie mówi na przykład, że... Nie mówię, proszę pani, bo jeżeli ktoś mieszka daleko, to nie wiem, czy ma transport, czy nie. Ja nie mówię za ileś. Gdybym ja powiedziała 100 pacjentom, przyjść za 7 dni, proszę pani, to ja mam tu całą kolejkę ludzi. Poczekam na sekundę. Nie myślę, że wójt zawodzi. A, nie.
proszę pani, ja nie mówię. Matka jak widzi, że dziecko jest chore, jest zdrowe, to niekoniecznie musi przyjść do mnie do konsultacji. Ja ze swoim też. Czyli, przepraszam bardzo, momencik, chwileczkę. Mama czyli, momencik, dobrze, dobrze. Proszę pani, momencik. Przerost migdałków, proszę pani, zdarza się u dziecka. O Jezu, momencik. Czyli nie wypisywała pani dokumentów w stylu, że dziecko nie może odbyć... Proszę pana, gdzie ma pan? Ja wszystko mam... Ale niech pani się na mnie nie krzyczy, tylko niech pani mnie posłucha. Nie wypisałam żadnych innych dokumentów. Momencie, niech pani, ale niech pani mnie posłucha, bo ja pani nie atakuję, nie podważam pani kompetencji lekarskich. Uważam, że pani została wprowadzona w błąd. I na podstawie... Z tym panią nie dyskutuję, więc ja nie wiem... Ale proszę, mnie... Ale dlaczego, pani uważa, że ja panią atakuję? Niech pani mnie posłucha. Uważam, że pani została wprowadzona w błąd i na podstawie błędnych informacji podanych przez matkę postanowiła pani wypisać to, śmo i owo, tak? Nie, matka mi nic nie podawała. Ja nic nie wiem, co mi matka podawała. Ja tu nic nie... Dziecko w danym, ja tu nic poza nie napisałam. Czy moje dziecko było kiedykolwiek chore na tyle, że uniemożliwiony byłby transport dziecka? Proszę pana, nie pisałam nigdy, mnie to transporty nie interesują. Na ile dziecko może być chore, jak z daleka przyjeżdża do mnie transportem? Ale proszę, ale moment, chwila. Ale wjeżdżamy, a jak ja patrzę, gdzie nie jest miejsce zamieszkania, to nic nie jest. Dobrze, ale moment, miłe panie, momencik, proszę pani. Nie, bez przesady, no ja znam trochę większe miasta. Proszę pani, niech pani, jeszcze raz pani mówię, ja pani nie atakuję. Rozumie to pani? Ale pan chce dokumentację? Proszę pani, tak. Ja wszystkie te ksera, ta pani brała ode mnie ksera, nie wiedząc na co. Ja pani... Do innego lekarza. Ale dlaczego pani mnie nie posłucha? Ja przyszedłem i panią poprosiłem o dokumentację, tak? Tak. Dlaczego pani zaczęła na mnie krzyczeć, że pani nie da, że jestem upoważniony? Proszę... Patrzę, czy pan jest upoważniony? Proszę pani, proszę się w ten sposób nie zachowywać. Ja z panią rozmawiam spokojnie. Usiłuję pani przedstawić sytuację. Usiłuję dostać informacje o stanie zdrowia mojego dziecka. To wszystko. Ma infekcje wirusowe. Każde dziecko, które do przedszkola ma co dwa tygodnie infekcje wirusowe, proszę pana. Teraz tak jest, bo jest taki okres. I on jest ciężko, nie jest ciężko chory. Są wszystkie infekcje wirusowe, proszę pani. Czy jest ciężko chory, czy nie jest ciężko chory? Może być infekcją wirusową ciężko chory, proszę pana. No jak? Co mam panu napisać? Proszę pani, w badaniu świsty tłuczenia obu strony, tak jak każde dziecko. Nieokreślone zakażenie górnych oddechowych, tylko do inhalacji, bez antybiotyków, bez niczego. Rozumiem. Czyli stan zdrowia mojego dziecka... Czy pan ma tu o podróży napisane? Ja ale proszę pani, czy ja mogę pani zadać pytanie? Moment, Mila, proszę. Proszę. Deklaracja, czytaj tę deklarację, kto upoważnił. Moment, czy ja mogę pani zadać pytanie, czy stan zdrowia mojego... Ja nawet nie bardzo pamiętam, ona umie 4 razy... Ma pani tutaj dokumentację, czy stan zdrowia mojego dziecka uniemożliwiał jego transport? Proszę pana, skoro przyjechał tutaj, to nie umożliwiał. Ale według pani stanu wiedzy... Okej, dziękuję bardzo. Czyli co, mógł jechać? Według ale pani? Ale gdzie miał jechać? Do ojca. A gdzie ten ojciec mieszka? W Warszawie. No to ja, pociągiem czy... Proszę pani, ja mogę przylecieć tutaj, ja mogę tu przylecieć i samolotem, i helikopterem, no czym chcę. Myślę, proszę pana, że raczej można. Raczej można, dziękuję pani bardzo za tę informację. Okej, nie, okej, nie, ja wiem, tylko że ja dostałem dokumentację. Ta mama to taka blondynka wysoka? Blondynka. Taka blondynka wysoka, tak jak pani? Tak. Taka no nie no. Ona zapisała to dziecko. No ja też nie wiem, bo to nie da. Miłe panie, ja was nie atakuję. Czy ja powiedziałem, że idę zrobić aferę, proszę pani? Nie, nie. Dziękuję bardzo. Pan ja będę robić... Ja zdenerwowany jestem, pani. No jestem zdenerwowany, bo proszę pani, moja żona porwała dziecko, uniemożliwiła mi z nim kontakt... Pan na policję nie idzie? Jak proszę pani, nic nie może zrobić. Policja powiedziała mi, że ona może nie wydawać mojego dziecka i ma mnie w nosie. Tak powiedziała policja. Nakaz sądowy... Pan ma tu napisane, że dziecko nie może być transportowane. Ja mam u siebie w kwitach. Ale ja nie mam. Ale okej, ja nie mam do pani pretensji. Niech pani to zrozumie w końcu. Proszę pana. Ale niech pani to zrozumie na Boga. Nie mam do pani pretensji. Dzieci przychodzą tutaj, jak matka z tego kontroli. Czasem przychodzę, dwa tygodnie. Ale miłe panie, ja was nie atakuję. Ja, ale proszę pani. Ja nie dam rady, bo nie ale, proszę pani, niech pani mnie zrozumie, że ja tu nie przyszedłem robić, rozmawiam z panią. Niech pan patrzy na deklarację, proszę bardzo. Przedstawicieli ustawowi. To jest dla mnie święte. Nie jest do mnie wpisane. Nie wpisała nikogo, tak by samotna. No, czy jest samotna, to wie pani, zabrała dziecko i uciekła, no to mówiąc, że się w kimś innym zakochała, no to... No, ale to tutaj co? Raczej sama była, bo to ja nie pamiętam, czy jest nie, no, tego... To taki starszy pan, to taka starowinka taka, Staruśka. Tak, starowinka z nożem w ręku powiedziała, że mi upierdoli łeb. Tak nawiasem mówiąc, ma sprawę w sądzie. Niech pani uważa na tych ludzi. Ale ja nie, nie znam, proszę pani. Ale nie pani, ma pan ale proszę pani, ale okej. Okej, z tego to mi było...
ma pani obowiązek przeczytać dokumenty mojego syna? A po co to jest? Proszę pani, ale dlaczego pani, ja co tylko ja mogę... Nie, ile matek jest samotnych? No, proszę pani, ja mam dokumenty. Ja mam... A ile matek pani na przepraszam, dzieci, proszę pani, przepraszam. Dlaczego pani ma taką manierę w mówieniu? Nie, że pani nie pozwala. Nie. Proszę pani, kilka fakultetów skończyłem. Miłe panie, ja nie przyszedłem tutaj robić afery. Pierwsza rzecz, przyszedłem się dowiedzieć, co się dzieje, dlaczego moje dziecko bez przerwy podobno jest chore. No to ma 4 minuty, to taki bez przerwy 4 jest. Bez przerwy to ten kontrolne, w tym, gdzie jest nic nie napisane. Tak, okej. Okay. No tak ma pan, okay. Kontrolne. Antybiotyk to był tylko raz podany dziecku. Tak. To po prostu... Dobra, dziękuję pani bardzo. I... Pani 4 minuty. Okej. Okay. O transportach nic nie piszę, ja nie piszę. Nic pani o transporcie nie pisze. Ja wiem, ja rozumiem. Bo ja nie wiem, jak dziecko... Ale miła pani... To na transport może... Ja za chwilę odzwonię. Miła pani, ja naprawdę nie przyszedłem pani robić. Ja naprawdę pani o nic nie obwiniam, tak? Po prostu pani się stała narzędziem. No widzisz, no i to tak. I tyle. Ja pani nie obwiniam. Ale proszę pani. Czy pani się podbiła pod tym, że nie mogę jechać? Proszę pani, ja tego nie wiem, ja to sprawdzę. Ja to sprawdzę, tak? Ja to sprawdzę. Proszę pani, ale ja nie zamierzam pani powoływać do sądu, żeby było jasne. Już byłam ze 3 razy za te dzieci. No niestety, jeżeli mamusią... Czemu pani już ma taką? Dlatego pani się, niech się pani nie obawia. Ja jestem, nie wiem, jak pracować. Ja jestem normalny z grubsza. Dobra, miłe panie, dziękuję bardzo. I proszę się nie denerwować na mnie tym bardziej. No. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nigdy w życiu, proszę pana, nigdy w życiu nie napisałem, że ktoś nie nadaje się do transportu, skoro przyjechał do mnie, to znaczy, że nie zamówił wizyty domowej, to się nadaje. Bo po to są wizyty domowe. Ale proszę pani, okej, dziękuję. Mi się z tego co wydaje, mam podpisane pani pieczątką. Ja mam kserówki, tak. Ja sprawdzę to ja w domu. Ja mam wszystko w dokumencie. Dobrze, jeżeli ktoś sfałszował pani podpis... Pan mógł sfałszować. To ja nic na to nie poradzę, tak? Dlatego jest dokument. Że nie zaleca się transportu czy zmiany środowiska. Tak, bo dziecko było uczulone. Jak pan powiedział, rzuciłam okiem. Jakie uczulone? Niech pan pokaż mi. Pierwsze, pani z jakim uczuleniem wtedy to dziecko przyszło. Po raz pierwszy. A to napisała pani, że stawonogi go pogryzły może? Nie. To pani nie? Od kilku dni złe samopoczucie, katar, sen podgorączkowy, dziecko apatyczne, trudne, taka była skojarzone. To była pierwsza wizyta z tym dzieckiem. W ostatnim tygodniu przebywała z ojcem w domu, w jego domu. W tym czasie zażywał leki, m.in. antybiotyk z grupy makrolidów, który ból lubi uczulać, oraz przez okres 4 dni. Po powrocie mama zauważyła liczne ugryzienia na rękach. Ja piszę to, co jest. Nie piszę tułowie kończynach dolnych. Karta informacyjna w pobytu w opiece całodobowej, czyli była w opiece całodobowej. Gdzie jest całodobowa? Nie mam, nie wiem, gdzie była. Powiedziała, że była. Pokazywała mi kartę, ja nie mam obowiązku wpisywania, gdzie była. To gdzie pójdzie, to pójdzie. Karta informacyjna w pobytu w opiece całodobowej. Obecnie dziecko wymaga spokojnego trybu życia. Częste rozłąki z matką powodują... To nie wiem, tak, bo... To pani to napisała, tą bzdurę? Przepraszam bardzo. Jaką? No jak rozłąki z matką, jak nie było, że był ojca, to ja wiem, że pan jest ojcem. Można zrobić zdjęcie tego? Ma... Nie dam rady, bo widzi pani, co jest. A pan, napisze mi pan, to panu dam. Aha, widzi pan, wydała zachowanie, skierowanie do psychologa, specjalisty, do psychologicznej. Jak dziecko musiało być nie bardzo, skoro ja wydałam wszystkie. Dobra, a można napisać się. Mieszane zaburzenie zachowania i emocji. I tyle. I nie napisałam pół leku, proszę pani, niczego, ani o transportach, ani o niczym. Więc widocznie mama chodzi do różnych lekarzy, nie tylko do mnie. Dobrze, a można napisać teraz jakieś zaświadczenie, żebyś tą stronę on mógł... Nie, nie można. 4 wizyty, proszę pana, mi to nie zginie. Będzie sąd mi pan nakaże, żebym wydała dokumentację, wydam. Dobrze, dziękuję nie bardzo. Nie da rady, ja to wszystko wysłałam do potwierdzenia. Okej, dziękuję bardzo.